Cześć, witam Was gorąco. Dzisiaj mamy poniedziałek, godzinę 9. My już zaczynamy pracę w biurze B-Invest. Pracujemy nad nowymi materiałami dla Was, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o 8 sposobach zarabiania na nieruchomościach, więc wsiadamy w samochód i jedziemy. Na początek pokażę Wam 3 sposoby zarabiania na nieruchomościach, które nie wymagają od Was żadnej inwestycji. Numerem pierwszym jest pośrednictwo nieruchomości. Na czym polega pośrednictwo nieruchomości? Chyba wszyscy wiecie, ale pokrótce powiem. Macie klienta, który potrzebuje, chce na przykład sprzedać mieszkanie, Wy mu w tym pomagacie, czyli robicie sesję zdjęciową, pomagacie mu przygotować wszystkie dokumenty, wystawiacie profesjonalną ofertę do internetu, przekazujecie te informacje swoim potencjalnym kupującym i po prostu doprowadzacie do transakcji sprzedaży tej nieruchomości, za co oczywiście pobieracie prowizję. Ile wynosi taka prowizja pośrednika nieruchomości? Zazwyczaj jest to w granicach od 1,5% do 3% od wartości nieruchomości, czyli jeżeli sprzedacie nieruchomość wartą na przykład 300 tysięcy, a Wasza prowizja wynosi 2%, to Wasz zarobek wyniesie 6 tysięcy złotych. Tak naprawdę do pośrednictwa nieruchomości potrzebujecie tylko 3 rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie telefon, bez tego na pewno się nie obejdzie. Drugą potrzebną rzeczą, aby wykonywać pośrednictwo nieruchomości, będzie laptop. Ułatwi Wam to zdecydowanie pracę. A trzecią i uważam najważniejszą z tych rzeczy są po prostu chęci i zaangażowanie. Bez tego nie będziecie dobrymi pośrednikami. Pamiętajcie, że często młodzi pośrednicy, zaczynając swoją karierę z nieruchomościami, mają problem ze zdobyciem oferty. I na przykład pracują pierwszy miesiąc, nie zdobyli żadnej oferty i bardzo szybko się zniechęcają. I ja uważam osobiście, że to jest naprawdę ogromny błąd. Jak my sami zaczynaliśmy, jak otworzyliśmy biuro nieruchomości, zaczynaliśmy pośrednictwo, to na początku też nie było łatwo, ale po prostu zadbaliśmy zarówno o stronę merytoryczną, aby po prostu przygotować się, aby móc profesjonalnie obsługiwać naszych klientów, ale oprócz tego także zadbaliśmy o dobry marketing naszego biura, dzięki czemu aktualnie mamy gdzieś kilkadziesiąt ofert w biurze nieruchomości i na tą chwilę myślimy o powiększeniu naszego zespołu, ponieważ jest więcej ofert, jak jesteśmy w stanie przerobić. Zarobki w tej pracy tak naprawdę są nieograniczone, ponieważ możecie robić jedną transakcję miesięcznie, możecie robić 3 transakcje miesięcznie, a nawet możecie robić 5 transakcji miesięcznie. Wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie zaangażowani w tą pracę, jak bardzo będziecie poświęcać swój czas oraz po prostu od tego, jakimi dobrymi sprzedawcami jesteście. Drugim sposobem zarabiania na nieruchomościach bez angażowania swojego kapitału jest sourcing nieruchomości. Na czym to polega? Tak naprawdę jest to bardzo podobne działanie do pośrednictwa. W tym przypadku współpracujemy z inwestorami. Nasza praca polega na tym, aby znaleźć mieszkanie poniżej wartości rynkowej i przekazać to mieszkanie naszemu inwestorowi. Ile zarabia sourcer nieruchomości? Na jednym przekazaniu sourcer nieruchomości może zarobić od 5 do 20 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, ile nasz inwestor na tej nieruchomości zarobi. Ponieważ jeżeli na przykład znajdziemy mieszkanie poniżej wartości rynkowej, na której nasz inwestor będzie mógł zrobić flipa i zarobić 80 tysięcy złotych, to możemy za takie przekazanie nieruchomości wziąć nawet i 20 tysięcy złotych, ponieważ w tym przypadku i tak nasz inwestor zarobi aż 60 tysięcy, co na pewno go zadowoli. Co potrzebujemy wykonywać pośrednictwo w sourcing nieruchomości? Tak naprawdę to samo co pośrednictwo, czyli laptop, telefon, chęci i zaangażowanie. Tak naprawdę wszystko polega na tym, aby znaleźć tą nieruchomość poniżej wartości rynkowej, po to, żeby nasz inwestor mógł na tym zarobić. Jest to prosta praca, jednakże wymaga naprawdę zaangażowania i chęci. Trzecim sposobem zarabiania na nieruchomościach bez angażowania swojego kapitału jest zarządzanie nieruchomościami. Na czym polega zarządzanie? Wyobraźcie sobie sytuację. Przychodzi do Was właściciel nieruchomości, który mówi, że nie ma czasu zajmować się mieszkaniem i po prostu poszukuje osoby, która będzie to kontrolować, ponieważ na przykład on mieszka 100 km od danego miejsca tej nieruchomości. I wtedy wybierzecie taką nieruchomość w zarządzanie, czyli robicie zdjęcia takiej nieruchomości, szukacie najemców, jeżeli znajdziecie najemców, to później podpisujecie z nimi umowę i kontrolujecie cały okres trwania tego najmu. Jeżeli są jakieś problemy, to wy organizujecie po prostu rozwiązanie tych problemów, jednakże to właściciel za nie płaci. A ile zarabia zarządca nieruchomości?
Stawki są naprawdę różne, jednakże wynoszą około od 10 do 15% czynszu najmu. Czyli jeżeli macie mieszkanie, na którym właściciel zarabia z najmu 2000 zł i na przykład pracujecie na stawce 10%, to wy z tej nieruchomości miesięcznie będziecie zarabiać 200 zł. Nie jest to wcale dużo, ponieważ musicie poświęcać całkiem dużo swojego czasu na zarządzanie tą nieruchomością, więc warto wspomnieć o tym, że prawdziwe pieniądze na takim zarządzaniu można zrobić dopiero przy większej skali, ponieważ przy jednej nieruchomości możecie zarabiać 200 zł. Jeżeli pracujecie na wyższych stawkach procentowych, na przykład to 300-400 zł, ale jeżeli tych nieruchomości będziecie już mieć na przykład 10, to już nie jest 200-300 zł, tylko to jest 2-3 tysiące miesięcznie, co jest całkiem przyzwoitą kwotą, jak na to, że nie potrzebujecie ani złotówki, żeby prowadzić ten biznes. Wynajem krótkoterminowy możemy robić także w formie podnajmu, czyli wynajmujemy od właściciela ładny apartament i później podnajmujemy dalej na krótki termin na takich platformach jak Booking.com czy Airbnb. Zarobki z wynajmu krótkoterminowego są także interesujące, ponieważ wynoszą od około 1000 zł do 3000 zł. Wszystko zależy od tego, jaką wynajmujemy nieruchomość, po jakiej cenie i jakie mamy obłożenie. Warto też wspomnieć, że wynajem krótkoterminowy niestety wymaga od nas zaangażowania czasu, ponieważ pomimo tego, że na przykład możemy oddelegować sprzątanie takiej nieruchomości, na przykład czy pranie pościeli, możemy oddelegować innym firmom, to my musimy dbać o to, aby zachować jak najdłuższy okres najmu, żeby ci klienci zawsze byli, żeby byli zawsze zadowoleni. Musimy pilnować standardu tej nieruchomości, więc naprawdę kosztuje to trochę czasu i przy tym przy okazji nerwów. Kolejnym sposobem zarabiania na nieruchomościach jest podnajem nieruchomości. Wspomnę na początku, że każdy z naszego zespołu BeInvest zaczynał właśnie od podnajmu nieruchomości. Na ten moment, wszyscy razem wzięci, mamy ponad 30-35 nieruchomości w podnajmie, co daje nam liczbę ponad 160-170 najemców w naszych podnajmowanych mieszkaniach. Ale od początku, na czym polega podnajem nieruchomości? Podnajem nieruchomości to nic innego jak zarządzanie z gwarancją czynszu. Czyli polega to na tym, że wynajmujemy nieruchomość od właściciela, dzielimy tą nieruchomość później na pokoje i wynajmujemy dalej na pokoje studentom. Czyli zarabiamy z różnicy pomiędzy tym, co dostajemy od naszych najemców, a tym, co musimy zapłacić właścicielowi. Tak jak wspomniałem, my gwarantujemy właścicielowi to, że co miesiąc będzie od nas dostawał swój czynsz najmu. Czyli niezależnie od tego, czy w naszych pokojach są studenci, czy ich nie ma, to taki czynsz właścicielowi płacić musimy. Warto wspomnieć o tym, ile zarabia się na podnajmie nieruchomości. My mamy przyjęte, że musimy zarobić minimum 1000 zł z danego mieszkania, aby wchodzić w podnajem. Czyli tak naprawdę zarobki są różne, ale minimum to 1000 zł. Średnio jest to około 1400-1500 zł. I tak jak powiedziałem przy zarządzaniu, w tym przypadku także zarabiamy duże pieniądze dopiero przy pewnej skali. Jeżeli tych nieruchomości będziemy posiadać około 5, 6, a nawet 10, to te kwoty robią się naprawdę duże i dają nam duży potencjał i możliwości do dalszych działań w branży nieruchomości. Ile musimy mieć pieniędzy, aby rozpocząć podnajem? Tak naprawdę myślę, że warto mieć swój kapitał na remont tych dwóch, trzech nieruchomości, ponieważ zazwyczaj w takich mieszkaniach robimy remont, stawiamy ściankę działową, musimy wyposażyć te pokoje w niezbędne dla studenta meble. Dlatego taki remont kosztuje zazwyczaj, wynosi od 5 do nawet 13 tysięcy złotych. Z moim zdaniem warto mieć kapitał na te 2-3 remonty, aby ze spokojem móc te nieruchomości zrobić, a dopiero później robić skalę, czyli robić tych mieszkań więcej. Kolejnym sposobem zarabiania na nieruchomościach są flipy. O co w tym chodzi? Jeżeli nie wiesz, to polega to na tym, aby kupić mieszkanie tanio, wyremontować je i sprzedać z zyskiem. Ile się zarabia na flipach? Średnio jest to około 30-40 tysięcy złotych, jednakże słyszeliśmy historię, gdzie niektórzy inwestorzy zarobili nawet 80 czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na jednym flipie. Nam osobiście szczerze przyznam, że taki strzał się jeszcze nie zdarzył, ponieważ że aby mieć taki wynik, trzeba naprawdę nieruchomość znaleźć dużo poniżej wartości rynkowej.
Ale tak jak mówiłem, wszystko polega na tym, aby znaleźć tanie mieszkanie, dobrze je wyremontować i bardzo dobrze sprzedać. Warto oczywiście, aby robić flipy, mieć swoją gotówkę, jednakże istnieją sposoby, takie jak na przykład współpraca z inwestorami, gdzie nie potrzebujemy swojego kapitału, współpracujemy z inwestorem, wtedy on wykłada pieniądze na kupno tej nieruchomości, wy odpowiadacie za znalezienie jej najpierw, a później wykonanie remontu i później sprzedaż, a z zyskiem dzielicie się pół na pół. Kwatery pracownicze są kolejnym sposobem, jakim możesz zarabiać na nieruchomościach. Polegają na tym, że wynajmujemy dom od właściciela nieruchomości, adaptujemy go pod potrzeby pracowników i później wynajmujemy takim pracownikom fizycznym, czy też nie. Warto wspomnieć o tym, że kwatery pracownicze zazwyczaj znajdują się blisko ośrodków pracy. W Poznaniu na przykład bardzo dużo kwater znajduje się pod na przykład Amazonem. Ile zarabia się na kwaterach pracowniczych? Zarobki są już większe, ponieważ wchodzimy tutaj już w większą skalę, ponieważ w takiej kwaterze zazwyczaj znajduje się 20, czy nawet 30, 40 osób, więc roboty jest więcej, ale pieniędzy także jest więcej. Zarobki średnio wynoszą od 3 do 8 tysięcy złotych, ale wszystko zależy od tego, jaką nieruchomość wynajmiemy oraz ilu pracowników uda nam się tam zmieścić, oczywiście zachowując humanitarne warunki. Gotowce inwestycyjne. Jest to kolejny sposób zarabiania na nieruchomościach, bardzo podobny do flipów. O co chodzi w gotowcach? W tym przypadku współpracujemy z inwestorami, czyli osobą, która kupuje nieruchomość, jest inwestor, który kupuje ją po to, aby później zarabiać z najmu. Czyli znajdujemy mieszkanie, remontujemy je, przygotowujemy je pod wynajem, często już także wynajmujemy i sprzedajemy takie mieszkanie inwestorowi już z najemcami, w gotowym po prostu stanie, gdzie on nic nie musi robić, jedyne co robi, to liczy co miesiąc pieniądze. I warto wspomnieć o tym, że gotowce są o tyle fajnym sposobem, że możemy zarobić na nich zarówno pierwszy raz jednorazowo, tak jak przy flipie, czyli sprzedając mu to mieszkanie, a drugi raz możemy zarabiać co miesięcznie, na przykład zarządzając tym mieszkaniem lub biorąc je w podnajem. Zarobek z takich gotowców jest bardzo podobny jak przy flipach. Wynosi od około 30 do 50 tysięcy złotych. Jednakże, tak jak mówię, jeżeli znajdziemy bardzo tanie mieszkanie, uda nam się dobrze, szybko zrobić remont i sprzedać inwestorowi z dużo większym zyskiem jak 30, 40, 50 tysięcy. Warto też wspomnieć o tym, że gotowce inwestycyjne są o tyle fajnym sposobem zarabiania na nieruchomościach, że współpracujemy tutaj z inwestorami, którzy nie wybrzydzają, czy są ładne, brzydkie firanki, czy ładne wyposażenie, czy nie. Ich interesuje tylko i wyłącznie to, ile z tej nieruchomości zarobią i jak szybko inwestycja się zwróci. Jeżeli dotarłeś do końca tego filmu, mam nadzieję, że znalazłeś dla siebie sposób, na którym Ty także możesz zarabiać na nieruchomościach. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, śmiało pisz w komentarzach lub na naszych mediach społecznościowych. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj nasz kanał, zostaw dzwoneczek i czekaj na kolejne ciekawe materiały. Cześć!